Cześć kochani, to jestem ja, a to moja nowa kanapa. Wracamy do kadru siedzącego, wiem, że dłuższą chwilę go tutaj nie było, ale wreszcie dotarła moja zamówiona, wymarzona kanapa. Witamy się razem z Wami z Milutką, ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wracamy do starego, dobrego holu szmateksowego. Tym razem jednak perełki będą z second handu online. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy i do tych pięknych rzeczy, które tutaj sobie przygotowałam, muszę przedstawić Wam dzisiejszego sponsora, a jest to firma Mixit. Znacie to uczucie, kiedy jesteście w sklepie i kupujecie, wybieracie swoje ulubione musli, ale zawsze znajdzie się tam jeden składnik, którego mogłoby tam nie być. Bo ja tak, słuchajcie, mam. Za każdym razem, jak wybieram jakieś musli, znajduję coś, co mi tam nie odpowiada i zazwyczaj są to, słuchajcie, rodzynki. Nie cierpię rodzynek, jeśli chodzi o rodzynki w serniku, absolutnie w musli, tym bardziej. I słuchajcie, firma Mixit wyszła naprzeciw moim oczekiwaniom i oczekiwaniom także na pewno wielu z Was. I personalizuję musli. Możecie sobie przygotować, jak pewnie widzieliście na początku tego odcinka, przygotowałam swoją mieszankę składającą się z miodowej granoli, z suszonych owoców oraz z takich małych czekoladowych kuleczek, takich różowych, więc fajnie estetycznie to wygląda. Dodatkowo ładnie zapakowane w dużej tubie, podpisane jako musli. Konsystencja, wiecie, że ja lubię takie małe gadżeciki, takie małe rzeczy, fajne smaczki. Ale to nie wszystko, bo oprócz takich musli na stronie Mixit znajdziecie także wiele różnych produktów, które na pewno przypadną Wam do gustu. A jeśli chcecie się przekonać, co jeszcze się tam znajduje, na dole w opisie znajdziecie linki do tego sklepu. A teraz już wracamy do odcinka i zaczniemy od pierwszej rzeczy, a będzie to sukienka. I słuchajcie, jest to sukienka marki Laura Ashley, więc jest to marka dość znana, na pewno mi się obiła o uszy już nieraz i jeśli dobrze wiem, to jest to angielska marka. I tak, jest to sukienka 100% wykonana z bawełny, więc świetny skład. Ja z biegiem lat zaczęłam zwracać bardziej uwagę na jakość, nie na ilość, tylko na jakość, więc wybierając sukienki, ubrania, bluzki i oczywiście wszystkie inne rzeczy, oprócz tego, czy to jest dobry krój na moją sylwetkę, czy jest to wzór, który mi odpowiada, patrzę także na skład materiału. Jeśli chodzi o te rzeczy, które dzisiaj Wam pokażę, to jest to wszystko ze sklepu fajnyciuchy24. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, a jeśli nie, to linka znajdziecie na dole w opisie, to na moim Instagramie miesiąc temu przeprowadziłam na Instastory unboxing pierwszej paczki od fajnyciuchy24 i przez ostatni miesiąc mieliście okazję oglądać moje stylizacje właśnie przy użyciu produktów z fajnyciuchy24 na Instagramie. Ale w międzyczasie dotarła do mnie druga paczka, którą także tutaj mam i także Wam ją pokażę. Więc ci, którzy mnie znają z Instagrama, już będą kojarzyć tą sukienkę i jak ją wystylizowałam, a te osoby, które nie znają mnie z Instagrama, wrzucam Wam zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć, jak ta sukienka została przeze mnie wystylizowana. Jest ona w taką beżowo-granatową kratę o długości mi sięgającej przy moim wzroście prawie 1,80 m do kolana. Ma z przodu fajne kieszonki, tak jak już wspomniałam na początku, jest z fajnego materiału, taliowana. Dodatkowo wszyte paseczki dla zaznaczenia linii talii. Jak najbardziej dobre dla Konstancji. Trochę, minimalnie nie mieszczę się w biuście, ale to żaden problem, znalazłam na to rozwiązanie. Po prostu noszę jeden guzik odpięty, więc prezentuje się to bardzo fajnie. A jeśli chodzi o ceny, nie pamiętam ich dokładnie, ale postaram się sprawdzić i na pewno tutaj gdzieś na dole Wam wrzucę ceny poszczególnych rzeczy. A jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami, koniecznie pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, bo statystyki podpowiadają, że wciąż większość moich obserwatorów to nie subskrybenci. Także kochani, zasubskrybujcie kanał, ponieważ naprawdę mam przygotowany fajny program, fajne i ciekawe odcinki, które na pewno przypadną Wam do gustu, więc jeśli czujecie, że chcecie tu pozostać troszeczkę dłużej, dajcie suba. Wracamy do rzeczy. Słuchajcie, następna rzecz to przepiękna chusta. I tutaj mamy chustę z... to jest obraz Picassa, więc fajna rzecz. Bardzo lubię sztukę. Jeśli chodzi o sztukę i modę, to to idzie w parze bardzo często. Ja ostatnio mam fazę. Tak, wiem, znowu mam na coś fazę. Ci, którzy są ze mną już dłuższą chwilę, dobrze wiedzą, że ja w swoim życiu mam fazę na kupowanie pewnych rzeczy. To nie jest tak, że ja kupuję cały czas różne rzeczy, tylko mam pewne fazy. I teraz kolejną fazą są chusty w różnych kolorach, różnych rozmiarach,
żeby wywiązać sobie na głowie, na szyi, w talii, do torebki, gdziekolwiek bądź. Wcześniej miałam fazy na opaski, na sukienki, na bluzki, na buty itd., itd. I nie chciałam Wam pokazywać tej chusty, ale później stwierdziłam w sumie czemu nie, bo słuchajcie, to jest taka podpowiedź dla Was, że nie tylko w stacjonarnych second handach czy sklepach ogólnie możecie znaleźć jakieś fajne, ciekawe dodatki, jak chociażby ta chusta, tylko także właśnie w second handach online. To jest idealny przykład na to, że diabeł tkwi w szczegółach i posiadając jakąś na przykład starą sukienkę, którą już nie nosicie, albo która Wam się troszeczkę znudziła, bo ja tak mam prywatnie, że pewne rzeczy mi się po pewnym czasie nudzą, fajnie jest je wystylizować ponownie. I kupując jakiś dodatek, niedrogi, bo to kosztowało chyba 15 zł, jeśli dobrze pamiętam, można stworzyć coś ciekawego, coś nowego, zawiązując sobie to w talii, zawiązując sobie na głowie czy na szyi. Sukienka zyskuje nowe życie, a Wy wykorzystujecie fajny, ciekawy dodatek. Następna rzecz to jest absolutna perła. Już widzieliście moją ekscytację na Insta Stories, jak tylko Wam ją pokazywałam. I tak wiem, Konstancja nie nosi rzeczy na ramionczkach, ale słuchajcie, nie mogłam się oprzeć i musiałam wybrać tą przepiękną sukienkę w cytrynę na dość szerokich ramionczkach, na dole z kilogramem falban. I nie ubiorę Wam jej dzisiaj, słuchajcie, ponieważ zabieramy ją nad morze i będzie przepiękna sesja z nią w roli głównej. Mam na nią fantastyczny pomysł, trochę taki nietypowy, dlatego nie chcę Wam tutaj nic spoilerować i pokazać ją dopiero w sierpniu. Także bądźcie cierpliwi, jest ona z dość grubego, bawełnianego materiału, jest to rozmiar M. Ona kosztowała około 40 zł, tak jak mówiłam, ceny Wam tutaj gdzieś powrzucam, żebyście mniej więcej wiedzieli, w jakich cenach dana rzecz jest. To jest w ogóle produkt z H&M. Aha, na metce rozmiar 40, ale jak na mnie jest dość dopasowana, więc dla mnie to bardziej taka emeczka, z tymi rozmiarami różnie bywa. A jeśli już o cenach rozmawiamy, to w ogóle, kochani, nie wiem czy wiecie, ale do Fajne Ciuchy 24 mam dla Was kod rabatowy, więc jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, zerknijcie na dole w opisie, możecie zgarnąć nawet 35% rabatu na swoje zakupy, warto skorzystać. Przechodzimy do następnej rzeczy. Bo Konstancja się rozgaduje, a to miał być szybciutki odcinek. Przechodzimy do następnej rzeczy. To jest sukienka, którą zamawiałam jako ostatnią. Wzięłam ją raczej tak na próbę, ponieważ nie byłam pewna, czy ten fason będzie dobrze na mnie leżał. Ja zazwyczaj wybieram i lubię fasony zakładane, lekko rozkloszowane o długości do kolan albo nawet dłuższe. Tutaj mamy fason sukienki dość dopasowanej, dół jest dość ołówkowy i obawiałam się, że po prostu za bardzo uwydatni moje biodra. Natomiast w momencie, kiedy ubrałam tą sukienkę, okazało się, że ona mnie bardzo wyszczupla i fantastycznie jest ułożony ten wzór w takich miejscach, w których powinien, a nie gdzieś na biodrach. Jeśli zwrócicie uwagę, to na biodrach mamy zieleń, nie mamy tych białych kwiatów, które mogłyby nas optycznie poszerzyć. Więc jest bardzo dobrze skrojona sukienka, bardzo dobrze dobrany wzór. Mamy lekko rozkroszowane rękawy i ona mi się kojarzy bardzo w takim stylu japońskim. Nie wiem, czy to ten wzór wywiera na mnie takie wrażenie, natomiast na zdjęciu, jak zresztą widzicie, wystylizowałam ją bardziej w hiszpańskim stylu. Głęboki dekolt w kształcie litery V, tutaj też jest rozmiar L i to jest marka Only Trend. Też około 40 zł. Jedna z moich ulubionych sukienek obecnie, nie ukrywam, od miesiąca ją mam i wyszłam w niej już chyba 3 czy 4 razy, bardzo dobrze się w niej czuję. Jest to oversize'owa, długa sukienka z kieszeniami z przodu, w takie kwiaty czerwono-niebieskie i tutaj mamy też taką ciemną, bardzo ciemną zieleń. Ponownie rozmiar z metki to rozmiar L. Rękawy mamy również poszerzane. Nie ma tutaj wyraźnie zaznaczonej linii talii, więc ja tą sukienkę noszę przede wszystkim z paskiem, ponieważ jeśli mam ją założoną tak po prostu, to gdzieś moja sylwetka się gubi, ok, jest komfortowa, dobrze to wygląda, ale jednak ja lubię podkreślić moją szczupłą talię, więc zakładam do tego pasek. Mamy dekolt regulowany na zameczek, więc można sobie zrobić głębszy albo mniej głęboki. Też około 40 zł. Mniej więcej tamte ceny oscylują, jeśli nie ma oczywiście promocji, na nowe rzeczy. Sukienki około 40 zł, tam między 32 a 42, tak
pamiętam. Okej, okay, następna rzecz z najnowszej dostawy. I ponownie, tak wiem, Konstancja nie nosi rzeczy na ramionczkach, ale tylko spójrzcie na tą sukienkę. I tutaj, słuchajcie, obronię się troszeczkę, ponieważ ramionczka są naprawdę bardzo szerokie. I jest to taka śliczna, zwiewna sukienka, błękitna, z białymi kwiatuszkami. Dekolt jest cięty na prosto. Oryginalna marka to Amisu i jest to rozmiar 38. Jest taliowana i na dole jeszcze ma falbanę o długości midi. Piękny kolor, mi niby błękit nie pasuje. Niby bardziej powinnam chodzić w kolorach w stylu kobaltu, ciemnej odmiany niebieskiego. Natomiast ja w błękitach dobrze się czuję i gdzieś po nie czasami sięgam, ewentualnie przełamuję jakimś mocnym akcentem kolorystycznym. Też 30 parę złotych. Następna rzecz to spódnica. A już wiem, że zapomniałam o jednej rzeczy sobie tutaj przynieść, także teraz wklejam Wam zdjęcie. Jeszcze od Fajne Ciuchy 24 mam fantastyczną spódnicę zakładaną w panterkę. Od lat szukałam naprawdę udanego printu i fasonu dla mnie w spódnicy i wreszcie się udało i znalazłam to tutaj piękne cudo, które sfotografowałam ostatnio pod spodkiem. W ogóle pod spodkiem zdjęto telebimy i wszystkie reklamy. Byłam w szoku, słuchajcie. Ja mieszkam w okolicach Katowic od zawsze i od kiedy tylko pamiętam, na spodku katowickim były jakieś reklamy. A teraz nagle wyszliśmy na Gastrofire, czyli na taką imprezę tam, jeśli chodzi o jedzonko i wiecie, food truck i takie rzeczy. I nagle spodek pusty, to była idealna okazja na zdjęcia. Wracając do kolejnej spódnicy, tutaj akurat mam cenę. Ta spódnica nie była najtańsza, ale jak tylko ją zobaczyłam, stwierdziłam, że koniecznie muszę sobie ją zakupić. Także warto wydać troszeczkę więcej pieniążków i dostać fantastyczną spódnicę, której nikt inny nie będzie mieć. No i pamiętajcie o kodzie zniżkowym na dole w opisie. I to jest marka Lindex, rozmiar S metki. Aha, i tutaj też podpowiedź. Słuchajcie, kochane, na Fajne Ciuchy 24, już o nich też wcześniej mówiłam w swoich holach, wprowadziłam Was w błąd, ponieważ powiedziałam, że nie ma tam szczegółowych opisów produktów. Mój błąd, pomyliłam ich z innym sklepem. Są opisy, macie szczegółowe wymiary, także nie sugerujcie się rozmiarami na zasadzie, skoro nosisz S-kę, to XS-ka Ci będzie za mała albo M-ka Ci będzie za duża. Patrzcie na wymiary, bo jak widzicie, ja mam sukienki L-ki, spódnicę mam S-kę i wcale nie wygląda na taką malutką. Spódnica jest o tyle ciekawa, że ona jest taka nieoczywista. Mamy tutaj niby kwiaty żółto-czarne, natomiast to mi bardziej przypomina jakąś mozaikę, tak jakby kafelki były poukładane, coś takiego. Mamy tutaj guziczki ozdobne i cena, mówiłam, 38 zł za tą spódniczkę. Następna rzecz to też coś, czego dłuższą chwilę poszukiwałam. Patrząc na moją garderobę, zwróciłam uwagę, że mam naprawdę dużo fantastycznych marynarek i kurtek, ale wszystkie są zachowane w jednej gamie kolorystycznej ciemnej. Czyli od czerni przez szarości jakiś ciemny jeans i jakoś mało takich wyróżniających się kolorów, a tym bardziej printów. No i wymyśliłam sobie, że fajnie byłoby mieć marynarkę taką wiosenno-letnią w kwiaty. No i jakiś dłuższy czas poszukiwałam po second handach odpowiedniej i nie potrafiłam znaleźć. No i ostatnio, robiąc zakupy w Fajnych Ciuchach, znalazłam tą piękną marynarko na rzutkę w takim morskim, głębokim kolorze z kwiatami biało-fioletowymi. Zdecydowanie, jeśli chodzi o sezon wiosnoletni, dla mnie to jest czas na kwiaty, na printy, na kropki, na paski. Bardzo to lubię. Jesienią jakoś tak już nie noszę. Rozmiar z metki to 40, ale jest on bardziej oversize'owy i cena 32 zł. Kolejna rzecz to sukienka czarna w żółte kwiaty. Niestety nie wiem, jakie to są kwiaty, bo jeśli chodzi o kwiaty, to jestem absolutnym lajkiem, nie znam się w ogóle. Natomiast znam się na fasonach i jest to fason mój ulubiony, ponieważ jest to fason właśnie zakładany. Mamy fajne wiązania na rękawkach, mamy dość gruby, ale raczej sztuczny materiał, już czuję po dotyku. Zaraz sobie zerkniemy, czy jest metka, chyba nie ma. Ale jest to jakiś, myślę, że będzie to poliester. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Zwracam uwagę oczywiście na jakość materiału. Natomiast fajne rozwiązanie dla Was może, jeśli też nie lubicie poliestrowych rzeczy albo drażnią Waszą skórę. Ja noszę pod spodem bawełnianą halkę i to mi bardzo pomaga, bo niestety prawda jest taka, że na rynku jest mało
ciekawych produktów o bardzo dobrym składzie, więc ja się troszeczkę wycwaniłam, kupiłam sobie kilka bawełnianych halek, które bardzo dobrze działają w kontakcie z moją wrażliwą skórą, a na górę narzucam po prostu to, co mi się podoba. I to jest znowu przykład innego rozmiaru, tego jak nie warto patrzeć na rozmiar na metce, tylko na wymiary. To jest rozmiar, słuchajcie, 36. Więc patrząc na te wszystkie rzeczy, które do tej pory Wam pokazałam, od 40 do 36, sukienki, spódnice, także mam trzy rozmiary tak naprawdę. Więc patrzcie na wymiary, znajdźcie swoje wymiary na pamięć i sprawdzajcie. Tutaj nawet na tych metkach są szczegółowe wymiary danych rzeczy, więc pewnie domyślam się, że ekipa z fajnych ciuchów sobie w ten sposób ułatwia pracę. No i dzięki temu my też jesteśmy w stanie podpatrzeć, jakie tu są wymiary. Rozmiar z metki 36 i ona kosztowała 42 zł. Tutaj przejdę do ciekawej rzeczy, na którą mam ciekawy pomysł, więc też Wam dzisiaj tego nie zaprezentuję, ponieważ podobnie jak jeśli chodzi o sukienkę w cytrynę, chcę zabrać to nad morze i przygotować dla Was jakieś fajne, ciekawe zdjęcia. W jednym sklepie właśnie udało mi się znaleźć z tego samego printu aż dwie rzeczy. I jest to narzutka w kwiaty, tak wiem, do narzutek też mam słabość, która kosztowała 42 zł. Jest dość długa, rozkroszowany w miarę rękaw, pasek w talii. Fajny, naprawdę multikolorowy print, co pozwoli mi dobrać bardzo dużo różnych dodatków, dzięki czemu stylizacja za każdym razem będzie troszeczkę inna, bo możemy tutaj dodać i pomarańczowy kolor na przykład na kolczykach, czy różowy, czy niebieski, czy zielony, także fajnie. I z tego samego printu znalazłam bluzkę. Jeśli chodzi o bluzkę, to nie jest to mój krój, nie jest to mój fason, nie jest to coś, co bym wybrała w sklepie. Natomiast skoro jest o takim samym princie jak kimono, mam na to rewelacyjny pomysł i pokażę Wam, jak z jednej rzeczy można zrobić coś innego. Ja ogólnie mam taką zajawkę na jakieś tam przeróbki, nie trzeba mieć jakichś super umiejętności krawieckich, wystarczy nasza kreatywność, dobry pomysł i dzięki temu stworzy się coś naprawdę wyjątkowego i ciekawego. Chociażby jak moja ostatnia sesja na konstelencja.com, jeśli nie znacie mojej strony, to zachęcam Was do odwiedzin, linka także znajdziecie na dole. Przy użyciu, słuchajcie, tiulu wykonaliśmy oryginalne, wyjątkowe zdjęcia, które naprawdę nadawałyby się do niejednego magazynu modowego, a przy wykorzystaniu lustra stworzyliśmy bardzo ciekawy kadr, wręcz filmowy, nakręciliśmy także krótki teledysk, także zapraszam Was, jeśli jeszcze nie widzieliście, koniecznie zerknijcie na Facebooka albo na konstelencja.com i tam znajdziecie ostatnią sesję właśnie przy użyciu prostej rzeczy, super efekt. Jestem w ogóle ciekawa, co powiecie na temat przeróbek. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy przerabiacie swoje ubrania, czy może raczej kupujecie gotowce, czy lubicie się bawić, czy jak macie chustę, to lubicie z nią kombinować na głowie, na szyi, na ręce, na nodze. Jestem ciekawa Waszych opinii. Jeśli chodzi o bluzkę, ona kosztowała 22, a narzutka chyba już mówiłam, ale powtórzę, 42. I to jest z najnowszej dostawy, tego jeszcze na sobie nie ubieram, ale tego Wam nie pokażę, bo nie chcę Wam zdradzić. Zachęcam do obserwowania Instagrama, tam na bieżąco pokazuję Wam stylizację właśnie przy użyciu tych ubrań. Wracamy do pierwszej dostawy i do sukienki, którą już prezentowałam właśnie na rzeczonym Instagramie. Tam znajdziecie moje zdjęcie, które także wklejam Wam tutaj w tej przepięknej białej sukience w czerwono-pomarańczowo-beżowe róże. A Ty tu jesteś, Mileczko, cały czas. Oglądasz, tak? Tak, Milka jest z nami. No i słuchajcie, jeśli chodzi o tą sukienkę, to też jest fajna historia, ponieważ zrobiłam sobie w niej zdjęcie i dzień później, czy dwa dni później, ekipa z Fajnych Ciuchów 24 wrzuciła promocję na sukienki i zdjęciem w tle właśnie było zdjęcie w tej sukience modelki, więc niesamowity zbieg okoliczności, że praktycznie dzień po dniu i oni wybrali na modelce tą sukienkę i ja tą sukienkę miałam na sobie, także dzięki temu też fajnie, fajnie się poczułam, bo wiecie, zobaczyłam na plakacie z modelką właśnie tą sukienkę, którą ja prywatnie mam, więc to było mega, bardzo fajne uczucie. Cenę podałam, aha, tutaj nie mam ceny, więc wkleję Wam jak sprawdzę, ale też około 42-38 zł. Przed nami dwie ostatnie rzeczy. Pierwszą z nich jest sukienka w takim orientalnym wzorze.
o orientalnym wzorze. I to jest coś, czego też poszukiwałam, ponieważ przez kilka sezonów miałam taki komplet bluzka plus spódnica w orientalny print, który miałam na niejednym festiwalu i w zeszłym roku już się pożegnałam z tym kompletem, bo po prostu ząb czasu był na nim widoczny. No i poszukałam czegoś podobnego stylem, bo bardzo dobrze się w tym stylu czułam i znalazłam tą piękną sukienkę, sięgającą mi do kolana. Ona nawet, firma się nazywa Indyjska, czy jak Indyjska. I jest to oversize'owa sukienka. I kiedy ubrałam ją po raz pierwszy na siebie, narzuciłam tak po prostu, nie poczułam tego. I to też jest taka fajna wskazówka dla Was teraz, bo może macie w swojej garderobie taką rzecz, która gdzieś tam leży, ubieracie ją na siebie, ale tego nie czujecie. Słuchajcie, moda to zabawa, moda to dodatki, moda to umiejętność łączenia ze sobą pewnych elementów. I zakładając tą sukienkę, no wyglądałam jak w zwykłej czarno-beżowej sukience. To nie było nic takiego, wiecie, wyjątkowego. Natomiast jak tylko zaznaczyłam linię talii, dodając ciężki pasek, dodałam do tego mocną czerwoną szminkę, mocniejszy makijaż, kapelusz oraz ozdoby na głowę oraz na ręce, okazało się, że sukienka odżyła, nabrała charakteru i cała stylizacja wyglądała po prostu ekstra. Także niekoniecznie, jeśli coś, co Wam przychodzi, bo tutaj też głównie chodzi o to, jak zamawiacie online, no bo w sklepie widzicie siebie, tak? Jesteście w stanie sobie wyobrazić, z czym to można połączyć. Jeśli przychodzi do Was jakaś rzecz, zanim ją odeślecie, spróbujcie się nią pobawić, wyjdźcie w niej, sprawdźcie, czy się dobrze czujecie. Jeśli nie, odeślijcie, oddajcie, odsprzedajcie. Jeśli się dobrze czujecie, jeśli potraficie z nią pokombinować, pomierzyć ją na różne sposoby, zostawcie, na pewno ją wykorzystacie. No i ostatnia rzecz przed nami. Jest to dość ciekawa i oryginalna rzecz i tym długim wstępem a propos sukienki, właśnie tego mierzenia, jest także ta marynarka. Bardzo długo zastanawiałam się, czy zabrać ją. Dodawałam ją i usuwałam z mojego koszyka. Bo tak jak wcześniej wspominałam na początku tego odcinka, w mojej garderobie, jeśli chodzi o marynarki, to królują ciemne kolory. Nie chciałam ponownie dorzucać kolejnej marynarki w ciemnym kolorze. Ale już Wam się bronię. Dlaczego postawiłam właśnie na tą marynarkę, pomimo tego, że jest w ciemnym kolorze? Słuchajcie, jest po pierwsze bardzo ciekawą kratę. Krata nigdy nie wychodzi z mody. Po drugie, jest to dość, jak widzicie, miękki materiał. To nie jest taka sztywna marynarka, tylko to jest taka marynarko-narzutka, którą można wykorzystać na wiele sposobów, chociażby włożyć ją do spódnicy albo zapiąć ją w talii ciężkim paskiem. I mamy bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ ona nie jest zapinana, słuchajcie, na guziki, tylko ona jest związana na sznureczki i to ostatecznie mnie przekonało do zakupu jej, ponieważ naprawdę ma fantastyczną formę, którą można się świetnie pobawić, którą można połączyć na wiele różnych sposobów. Jej rozmiar z metki to 40, ale jest ona bardzo oversize'owa, taka bardziej 42 jak dla mnie. Kolejny przykład na to, że warto patrzeć po rozmiarach, które fajne ciuchy podają. I cena za tą marynarką na rzutkę to 38 zł. I teraz tak, kochani, jeśli chodzi o ten haul szmateksowy, to był to odcinek, w którym pokazywałam Wam perełki z Fajne Ciuchy 24 konkretnie. Pamiętajcie, że macie kod zniżkowy na hasło Konstelencja 15, macie 15% rabatu, ale łącznie możecie uzyskać nawet 35%, a jak to zdobyć, jak złapać aż tyle rabatu, znajdziecie wszystko wyjaśnione na dole albo na moim Instagramie, na InstaStories. Często Wam też mówię o moich kodach rabatowych dla różnych marek, także zachęcam Was do polubienia mnie na Instagramie, na Facebooku. No i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej!